Księga Izajasza, rozdział 12 I powiesz w owym dniu, dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu: Dziękujcie panu, wzywajcie jego imienia, opowiadajcie wśród ludów jego sprawy. Wspominajcie, że jego imię jest wspaniałe. Grajcie panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty Izraelski. Bóg okazuje nam swoją łaskę. I Boża łaska zbawienna jest w naszym życiu, bo przez Bożą dobroć, niezasłużoną przychylność Boga względem nas dostępujemy zbawienia, przebaczenia naszych win. Ale jest również zbawienny gniew Boży. I tutaj czytamy w tej modlitwie, w tej pieśni dziękczynnej, pieśń dziękczynna zbawionych, czytamy o dziękczynieniu. Bogu za jego święty gniew. I możemy stwierdzić jedną rzecz, że Boża łaska nie ma końca, ale Boży gniew ma koniec. I chwała Bogu za to, że Bóg gniewa się na człowieka, ale ten gniew ustaje i przychodzi pocieszenie do serca człowieka. Wierzę, że również dla Boga przychodzi pocieszenie, bo gniew nie jest uczuciem sympatycznym, miłym. A jednak pojawia się takie uczucie. Widzimy również w Jezusie Chrystusie, w jego postawie, kiedy chodził po ziemi, również wyrażał Boży Gniew. Niejednokrotnie, gdy rozmawiał z faryzeuszami, niejednokrotnie, gdy nawet rozmawiał ze swoimi uczniami, w słowach: Jak długo będę jeszcze was znosić? Odczytujemy. Właśnie taki gniew i takie jakieś rozczarowanie, Bóg gniewa się na nas i chwała Bogu i dzięki Bogu za to, że się gniewa na nas, bo to da, daje nam do zrozumienia, uświadamia to nam, że coś trzeba naprawić. To nasze nieposłuszeństwo, nasz grzech wywołuje Boży gniew. I my wyznaczamy granicę Bożemu gniewowi przez nasze upamiętanie. Kiedy przychodzimy do Boga i mówimy Boże wybacz. To było złe. I wtedy ustaje Boży gniew. Czyli ten gniew Boży jest zbawienny. Gdybyśmy traktowali Boga i tak go rozumieli, że on zawsze się raduje, że zawsze jest y, y, pełen miłości oczywiście, jest pełen miłości, ale zawsze jest pełen dobrych zamiarów, pełen dobrych y, planów, uczuć względem nas, no to. No to, czy byłaby to jakaś motywacja, żebyśmy w swoim życiu coś zmieniali, pokutowali, upamiętali się z tego, co złe? No, myślę, że nie. Ale kiedy, tak jak w relacji z drugim człowiekiem, w rodzinie, w małżeństwie, kiedy wiemy, że ktoś się na nas gniewa i jest to taki dobry, boży gniew, gniew do zachodu słońca, to chcemy naprawić coś, chcemy znów się pojednać, chcemy się przybliżyć, bo gniew. Czy dana sytuacja, dane napięcie oddziela nas od siebie nawzajem. Dziękuję Ci, Panie, że się gniewałeś, ale gniew Twój ustał. Szósty wiersz mówi, wykrzykuj, śpiewuj, śpiewaj radośnie, bo wielki jest pośród Ciebie, święty Izraelski, a więc, kiedy wyznajemy nasze winy, nasze grzechy, możemy wiedzieć, że znów jesteśmy w Bożej obecności. Wielki święty jest pośród nas, Bóg. Izraela, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. A więc niech to słowo dzisiaj też będzie dla nas taką refleksją, aby nie dopuszczać do tego, by Bóg się gniewał na nas. Jeżeli coś takiego się pojawi, abyśmy jak najszybciej mogli to z Bogiem uregulować. A wiemy, że Bóg jest łaskawy, że Bóg chętnie przebacza, że Bóg nas zawsze przyjmuje, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I wtedy możemy śpiewać, wtedy możemy się modlić. Oto Bóg, zbawienie moim, zaufam, nie będę się lękał. Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Amen.